jak bardzo dużo my potrzebujemy tych potwierdzeń, tych takich, ja to nazywam pieczątek na czole, widzę cię, akceptuję cię, bez względu na to, czy masz dobry, czy zły humor, że jak jesteś niezadowolona, to też jest okej, tak? I że potrzebujemy na nowo zbudować sobie ten schemat w ciele, nie? O, zmarszyłaś czoło, tak jak moja matka, pewnie jesteś niezadowolona, o Boże, co mogę teraz zrobić, żebyś była zadowolona? Nie, po prostu zmarszczyłaś czoło i być może jesteś niezadowolona. Ale to nie oznacza straty relacji. To jest bardzo trudny, ale bardzo wartościowy proces, który warto przejść. Witam Was bardzo gorąco. Gośka Serafin, to jest program Bez Farbowania, program, w którym rozmawiamy o kryzysach psychicznych, o leczeniu, o wychodzeniu z kryzysów psychicznych, o tym, jak żyć we współczesnym świecie, jak sobie poradzić z trudną przeszłością, jak przepracować doświadczenia. Rozmawiamy po to, żebyście Wy, widzowie, słuchacze, poczuli się lepiej i poczuli, że nie jesteście sami, bo tak naprawdę wiele osób łączą wspólne doświadczenia naszej polskiej historii, naszego polskiego wychowania, naszego środowiska i stylu. Tak trochę zaczęłam już mówić o wychowaniu, bo dziś o dzieciństwie, o przeszłości, o wychowaniu będziemy rozmawiać, ale jeszcze, żebym nie zapomniała, jak zwykle bardzo gorąco Was proszę o to, żebyście subskrybowali mój kanał i żebyście tę rozmowę podawali dalej, udostępniali swoim znajomym, przyjaciołom. Możecie też wysłać komuś bliskiemu z rodziny. Jeżeli nie wiecie, jak porozmawiać o trudnych tematach, to możecie tę rozmowę śmiało podesłać. Może ona coś obudzi. A okazją do dzisiejszego spotkania i do dzisiejszej rozmowy na tematy trudne, choć ja tutaj widzę happy end i happy end absolutnie może się wydarzyć, jest najnowsza książka dr Agnieszki Kozak, Uwięzieni we własnej głowie. Jak zrozumieć przeszłość i mieć szczęśliwe życie. Pewnie to widać w tym kadrze, który jest na mnie, że to, tu jest bardzo dużo paluszków, bo ja dostałam tę książkę i bardzo się bałam tam sobie zerknąć do środka i brałam, i odkładałam i miałam spocone ręce, kiedy tę książkę brałam, bo rzeczy, które Agnieszka opisała w książce, są mi bardzo bliskie i myślę, że wielu z Wam też będą bardzo bliskie. Są też bardzo trudne, bo uruchamiają wiele wspomnień, wiele schematów. O tym wszystkim dziś sobie porozmawiamy. Doktor Agnieszka Kozak, psycholog, psychoterapeutka. Cześć. Cześć, dzień dobry. Ja zrobiłam dwie strony notatek, więc myślę, że sobie tu troszkę posiedzimy. Co Cię skłoniło, żeby tę książkę napisać? Intencją tej książki jest zaproszenie ludzi do tego, żeby chcieli skorzystać z psychoterapii, ale też, żeby zaczęli mówić o tym, że, no właśnie, ty to zaczęłaś mówić, że psychoterapia to jest taka szansa, taka droga nadziei do tego, żeby coś zmienić w swoim życiu. Czyli że my nie musimy być uwikłani w schematy. I ostatnio słyszałam takie ładne zdanie, że jak głupio myślisz, to masz głupie życie. I trochę tak jest, że a właściwie to tak jest, że nasze myśli powodują nasze uczucia, a nasze uczucia powodują nasze zachowania. I paradoks polega na tym, że z jednej strony jesteśmy uwięzieni we własnej głowie, ale z drugiej strony tylko dzięki naszej głowie możemy z tego więzienia wyjść. I tylko my. I wiesz, wydarzyła się już piękna rzecz z tą książką, bo Paweł Jaczewski ją przeczytał i zrobił posta na LinkedInie i powiedział, że dzięki tej książce pierwszy raz w życiu ma odwagę powiedzieć o tym, że jako mężczyzna od 2 lat jest w psychoterapii. I to mnie szalenie porusza, że wydaje mi się, że my już tak dużo powiedzieliśmy, wiesz. Są programy takie jak twoje, no mnóstwo nagrań. Powiedzieliśmy o psychoterapii, a ciągle mamy jakiś taki lęk, obawę przed tym, że to będzie tak trudne i takie grzebanie, że ja już sobie nie poradzę. I to jest drugi mit, który chciałabym obalić, że to jest, że psychoterapia jest dramatem. Psychoterapia jest, no oczywiście, że drogą przez ciemną dolinę, ale zawsze z mądrym, czułym,
delikatnym towarzyszem w postaci psychoterapeuty. Powiedziałaś, że chciałaś przekonać i zachęcić ludzi do tego, żeby rozpoczęli psychoterapię, żeby psychoterapii się nie bali. Widzisz ten opór w społeczeństwie i na przykład u pacjentów, bo jeżeli ktoś już trafia do ciebie na psychoterapię, to jest tym pacjentem, klientem, ale prowadzisz też wiele warsztatów. Widzisz tam taki opór, jest ten lęk i wstyd? Jest. Powiedziałabym, niestety, zwłaszcza u mężczyzn. Ostatnio, jak miałam warsztaty dla małżeństw, to większość przyznała się, że przyjechała dlatego, że przywiozły ich żony. Ale jeden mężczyzna powiedział taką poruszającą rzecz. Kiedy przyjeżdżałem, byłem w pierwszej lidze osób nienawidzących psychologów i psychoterapeutów, a teraz spadłem do piątej ligi, bo przekonuje mnie to, że jest sens pracować nad sobą. Więc ja myślę, że jest dużo różnych źródeł oporu, ale jakoś tak, nie chcę stygmatyzować, ale coraz częściej słyszę, że to bardziej dotyczy mężczyzn. Kobiety są już jakby nieco bardziej do tego przekonane, no bo wiesz, chłopaki nie płaczą i nie można jakby okazać słabości. Ale też to, co napisał Paweł, było ciekawe, że wielu ludziom psychoterapia kojarzy się z takim, wiesz, głębokim kryzysem. Czyli, że jak ja jestem przy ścianie, to wtedy to jest moment do pójścia. A ja bym chciała, żebyśmy patrzyli na psychoterapię jak na piękną szansę na rozwój, że ja mogę coś zobaczyć, coś zmienić i po prostu mieć łatwiejsze życie. I to, choć znowu powiedziałaś o wychowaniu, że w Polsce trudno się mówi o łatwym życiu. My musimy mieć trudne życie, pełne cierpienia i tego jarzma, które po prostu ciągniemy. Nie? Z mojego osobistego doświadczenia chyba trzykrotnego podejścia do psychoterapii po trzech kryzysach, to było dopiero pójście, jak już byłam pod tą ścianą. A nawet to już, to nie było jak byłam pod ścianą, tylko jak ja uderzyłam o tę ścianę i upadłam na podłogę. I to był dopiero moment pójścia i po pomoc do psychiatry i na psychoterapię. Bo dopóki nie boli, dopóki jakoś tam się funkcjonuje, to się funkcjonuje, bo życie tak wygląda. Życie to nie bajka. Każdy ma ciężko i tak dalej. Więc te uwięzienie we własnej głowie jest niesamowite. Wiesz, to powiedziałaś bardzo ważną rzecz, dopóki nie boli. A ja bym powiedziała, że bardzo boli, tylko my już przyzwyczailiśmy się do bólu, wiesz? Tak. Wielu fizjoterapeutów mówi, że jak ludzie przychodzą do nich na fizjoterapię i pytają, od kiedy panią boli, to mówią, właściwie to od 2, 3 albo 4 lat, że my jesteśmy nauczeni bardzo mocno wytrzymywać ból i adaptujemy się do bólu. W związku z tym to, co jest ważne i to, co bardzo wielu, no przynajmniej moich pacjentów pokazuje, że my bagatelizujemy traumę. Czyli mówimy, właściwie to ja nie miałem tak źle, inni mieli gorzej. Tak? To, że ojciec nas lał, to właściwie było dobrze, bo dzięki temu wyszedłem na ludzi. Tak? Czyli bagatelizujemy i usprawiedliwiamy traumę i trudno jest pójść, no, nawet się temu przyjrzeć, że może jednak moje życie nie było takie kolorowe, jak mi się wydawało. Ale to, myślisz, wynika z tego, że to usprawiedliwianie, że rodzice mieli gorzej, że wychowali się w tym pokoleniu powojennym, a ich rodzice mieli jeszcze gorzej, bo przetrwali wojnę? To umniejszanko takie pokoleniowe jest tak silne? No właśnie powiedziałaś to, co jest istotą. No jesteśmy uwięzieni w schemacie. Inni mieli gorzej. Czyli jeżeli moja głowa mówi, to wcale nie jest tak źle, to po co ja mam iść po pomoc? A nawet powiedziałabym więcej, musiałabym się przyznać, że potrzebuję pomocy, że ja, my też jesteśmy wychowywani na samodzielnych, na dzielnych, ciągle jest taki mit, to też jest jakoś podawane nam przez współczesny świat, uwaga, przez taką część poppsychologiczną pod tytułem każdy może być każdym i każdy może sobie poradzić w życiu, jeśli tylko chce. Nie? A zapominamy, że my bardzo potrzebujemy więzi i bardzo potrzebujemy drugiego człowieka jako lustra, jako towarzysza, jako kogoś, kto nas po prostu potwierdza i daje nam znaki rozpoznania. Podtytuł twojej książki to jest Jak zrozumieć przeszłość i mieć szczęśliwe życie. To ja zapytam, czy żeby mieć szczęśliwe życie, trzeba najpierw zrozumieć swoją przeszłość? Tam jest nawet szczęśliwsze życie. Szczęśliwsze. Bo ja sobie myślę, że my z każdą chwilą możemy je robić szczęśliwszym. To jest ciekawe, że ja powiedziałam szczęśliwe. To ciekawe. Bo ja nie składam obietnicy szczęśliwego życia.
bo myślę, że możemy mieć tak duże traumy i taki trud zapisany w ciele, że czasami ono będzie po prostu tylko szczęśliwsze i łatwiejsze. Natomiast tak, potrzebujemy zrozumieć przeszłość, bo nie widzimy schematu. Czyli możemy nie zauważać tego, że coś robimy, bo mamy to wdrukowane. Dzisiaj, jak jechałam na przykład do Was i do Ciebie rozmawiałam z moimi przyjaciółmi i oni mówią, wiesz Aga, nauczyłem się tego, że właściwie mogę mówić co chcę w grupie, bo wszyscy się boimy mówić w grupie i wszyscy mamy lęk przed oceną. Ale dopiero odkryłem to na warsztacie i odkryłem swój schemat pod tytułem lepiej się nie odzywać, bo można się narazić. I teraz my naprawdę jesteśmy bardzo, ale to bardzo uwikłani, może nawet nie tylko w przeszłość, ale wiesz, w pewną strukturę, że coś musi być jakieś, powinno być jakieś, należy coś zrobić i mamy trudność z przejścia z muszę na chcę. To uwikłanie i poczucie powinności i poczucie muszę, ono jest bardzo silne, jeżeli było wtłaczane, wdrażane od maleńkości do dorosłości, bo na przykład, no nie wiem, w tym dorosłym życiu świadomie decydujemy się, żeby iść na psychoterapię i zacząć leczenie. Tak. Więc to jest tak silne, że mi się to wydawało, że to jest moje, bo nie znałam innego. Tak, to wiesz, mam dwa wątki. Pierwsze, jak na warsztatach pytam ludzi, jakie mają potrzeby. I pierwsze wybory to są odpowiedzialność, niezawodność, wiesz, opieka nad innymi, bo tak jesteśmy ukształtowani i potem dopiero dochodzimy do tego, co moje. Ale to, co jest ważne a propos schematu, to, że schemat kształtuje się już na poziomie noworodka. Czyli jeżeli małe dziecko doświadcza opuszczenia przez matkę, czyli doświadcza tego, że mama jest niezadowolona z różnych zachowań, albo jest smutna, kiedy ono płacze, albo denerwuje się, kiedy robi określone rzeczy, to dziecko musi opuścić siebie, by zająć się matką. I wtedy głowa od małego już nas uczy tego, że żeby być w więzi, żeby być w relacji, ja muszę bardziej widzieć ciebie niż siebie. I to jest takie, dla mnie to było też bardzo odkrywcze jako psychoterapeuty, jak my bardzo mamy dużo nierozpoznań w sobie i takich opuszczeń w sobie, których nawet po prostu nie rozumiemy. Nie? I wielu ludzi mówi, ja jestem bardzo empatyczny, wspaniale dbam o innych, a o siebie? No jakoś mi się czasowo to nie mieści. A jak w terapii dochodzi się do tego, żeby odkryć to, co piszesz w książce, że trzeba odnaleźć drogę do tego, co zostało opuszczone, ukryte, co zostało zdeprecjonowane? Jak to odnaleźć, jeżeli na przykład to opuszczenie, zdeprecjonowanie wydarzyło się w czasie, kiedy no nie mieliśmy tej pamięci? No nie wiem, może się pamięta, przypuszczam, że też urywkowo. Im trudniejsze było dzieciństwo, tym mniej się z niego pamięta jako mechanizm obronny, który jest cudowny i chroni nas i pozwala nam tak naprawdę przeżyć. To powoduje, że tego dzieciństwa nie pamiętamy, mamy jakieś takie wyrywki. Jak bez pytania bliskich to odkryć? Bo czasem może nie być przestrzeni, żeby zapytać, mamo, czy jak byłam mała, to jak ty się mną zajmowałaś? Ja nawet bym powiedziała, że większość mam i ojców powie, że bardzo dobrze, więc może to być trudne. Wiesz co, dużo pytań zadałaś w tym jednym pytaniu. Zawsze wiem, spróbuję to podzielić na odpowiedzi. Pierwsza rzecz, na szczęście, do trzeciego roku życia niewiele pamiętamy, bo wykształca nam się hipokamp. Ale to, co było dla mnie ciekawe, jak pisałam książkę i odkryłam, że osoby, które doświadczyły traumy, mają znacznie mniejszy hipokamp niż osoby, które nie doświadczyły traumy. Oczywiście nie wiemy, co jest przyczyną, a co skutkiem. W związku z tym to, co jest ważne i to, co mówisz, to, że my mamy bardzo mądre ciała. I że mądre ciało uczy nas, że trzeba się jakoś chronić. Dlatego uczymy się zamrażać, dlatego uczymy się unikać różnych trudnych sytuacji. Dlatego mamy świetnie wykształcone mechanizmy wyparcia. Dlatego nie pamiętamy. Wielu pacjentów, którzy przychodzą, mówią, nie mam snów, nie śnię. I dopiero w trakcie terapii zaczynają śnić, zaczynają sobie przypominać różne rzeczy. I
No, ja ostatnio jestem na fascynacji w ogóle pracy z ciałem i terapii przez ciało, i terapii przez ruch, więc to, co odkrywamy w terapii, to odkrywamy to, że jeżeli zaczynamy słuchać szeptu ciała, to obrazy zaczynają przychodzić, to zaczynamy widzieć emocje, zaczynamy słuchać siebie i ciało nam bardzo mądrze podpowiada, dlatego ta najdłuższa droga, którą mamy do pokonania, to stąd tutaj, nie? Czyli 30 centymetrów, żeby no trochę tej głowie powiedzieć, że nie musi kontrolować rzeczywistości, bo w swoim ciele jesteśmy bezpieczni. Wiesz, jeszcze jedną rzecz powiem, bo od kiedy pracuję taką metodą Anny Halprin, to mam taką metaforę, że metaforę albo no, taką życiową instrukcję, że ciało to nasz dom najważniejszy. I zawsze pytam na warsztatach ludzi, ile czasu poświęcasz na sprzątanie w swoim mieszkaniu, a ile czasu masz dla swojego ciała, czyli dla siebie. I im bliżej my jesteśmy siebie i słyszymy siebie, tym łatwiej odkrywamy schematy i tym łatwiej jest nam wybierać. To jest niesamowite, co mówisz, aż mi ciało jakoś tak teraz reaguje, bo to też jest taki moment, w którym jestem, w którym okazało się, że bez kontaktu z ciałem, bez czucia tego ciała nie uda się terapia. Tak. Utknęłam, musiałam zmienić rzeczy i to jest szalenie trudne, że... No wiesz, takie czytanie książek, no niemalże doktoryzowanie się z rzeczy, to robienie na rozum jakby nie wystarczyło, że tu ciało jest w zamrożeniu i brak tego kontaktu z ciałem no powoduje, że to uleczenie nie nastąpi, a dopiero odczytywanie tego ciała, uczenie się odczytywania tego ciała może być jakąś drogą do uzdrowienia i to jest takie uczenie się... Tak naprawdę od zera, bo my nie jesteśmy uczeni kontaktu ze swoim ciałem, dbania o swoje ciało w takim zdrowym trybie, tylko no mam wrażenie w takim właśnie niszczącym, czyli rzeźbienia, diet, ale to nie jest odżywcze, to nie jest dbanie o funkcjonowanie i zdrowie ciała, tylko, no tylko jakaś przemoc taka wobec ciała niestety w naszej kulturze. Tak, no wiesz, to zdanie, które lubię, jeśli nauczysz się słuchać szeptu swojego ciała, to nie będziesz musiała słyszeć jego krzyku. To nie będziesz chorować, to nie będzie tak, że ci ciało odmówi współpracy. Tak? Ja osobiście od 29 lat nie brałam antybiotyków. Nie potrzebowałam. Tak? Doskonale wiem, co się, jeżeli zaczynam mieć jakiegoś wirusa albo bakterię, to doskonale wiem, co trzeba zrobić i jak zadziałać, żeby nie musieć sięgać po leki. Tak, oczywiście mam też różne kawałki, które mam pewnie zastane, bo jak większość ludzi w tym kraju. Natomiast chciałabym tobie zadać pytanie, a co ci pomogło w tym odkryciu, że potrzebujesz iść do kontaktu do ciała? Kryzys kolejny. No właśnie. Czyli znowu musiałam uderzyć. Tak. Tak. Aż zabolało. Tak. No, ten ból. Tak. A dopóki tam nie bolało, no to jakoś się leci. No, to jest takie właśnie trudne, że dopóki nie ma tego bólu, no to się nie leczymy. Profilaktyka u nas absolutnie nie działa. Nie działa, leży. Jest też mało popularna. No, leczymy dopiero jak jest problem, nie? Tak. To jest takie systemowe, jeżeli chodzi nawet o służbę zdrowia, o ochronę zdrowia. Tak. O to, jak wygląda no w ogóle funkcjonowanie naszego kraju. Politycy działają dopiero jak jest problem. Tak. Jak jest kryzys, trzeba go rozwiązać. I to chyba po prostu jest takie społeczne. No to tak, wiesz, wracając do tej jednostki, to jak my mamy zadbać o siebie, jak wszystko niby jest okej. Okay. Tak. To jest w ogóle ciekawe, co powiedziałaś, że być może dlatego też boimy się pójść na psychoterapię, bo mamy tą konotację. Psychoterapia oznacza problem, nie chce się przyznać do problemu. Ja od niedawna widzę, że menedżerowie udostępniając swój kalendarz na przykład na rzutniku mają wpisane w okienko psychoterapia. Naprawdę, że mamy do tego odwagę. Natomiast miałam ostatnio taką sytuację szkoleniową, kiedy mężczyzna pyta, chciałbym zapytać dla kolegi, jakie są, wiesz, objawy depresji. Więc ja mówię, to powiedz koledze i patrzę, 15 notuję, prawda?
Więc to jest bardzo ważne, Gosia, co mówisz. To jest w ogóle moje marzenie a propos tej książki, żebyśmy nie musieli stawać w obliczu problemu. Żebyśmy mogli właśnie mieć tę łatwość, wiesz, no właśnie ten przepływ taki, że mogę sobie zobaczyć, gdzie mam te kawałki trudne, gdzie mam te kawałki do zaopiekowania, gdzie mam te być może czasami rany do wyczyszczenia i nie musieć stanąć wobec problemu, nie wiem, wobec raka, wobec biodra do wymiany, wobec trudności z tym, że mi się dziecko zaczyna ciąć, no, to żebyśmy nie byli w kryzysie. Co nas więzi w tej głowie, jakbyś, czy w ogóle da się twoim zdaniem wrzucić tam te hasła, czy to jak podzieliłaś w książce na rozdziały, to są te aspekty, to są te miejsca, które powodują, że jesteśmy uwięzieni w tej głowie, czyli wstyd, lęk, osamotnienie, to są te rzeczy? To są te rzeczy, choć pewnie jest ich znacznie więcej. Tak. Natomiast kryterium wyboru tych tematów to na pewno było to, co widzę najczęściej u pacjentów, czyli potrzebowałam coś wybrać. Natomiast książka jest żywa, jak wiesz, jest pisana z żywymi ludźmi. Jest zrobiona w formie rozmowy w większości. I prawda jest też taka, że sobie wybierałam, jak myślałam o temacie, to myślałam, kogo mogę zaprosić do napisania tego rozdziału. I to też było kryterium wyboru. Natomiast gdybym miała powiedzieć, co jest taką dla mnie, z mojej praktyki, nie mówię, że tak jest na pewno, że to jest dogmat, to lęk przed odrzuceniem. Czyli wracamy do tego tematu, że tak mało mamy doświadczeń, że bycie w relacji jest potwierdzające, a nie opuszczające, że ten lęk robi z nami okropne rzeczy. Nakręca, wiesz, szajby w głowie, nakręca jakieś filmy, dramaty, teatry i tak dalej. Czyli wiesz, sytuacja z wczoraj, piszę do koleżanki, z którą robię nagrania na YouTubie, słuchaj, co ty na to, żebyśmy się umówiły na październik. Widzę, że odczytała wiadomość, nie odpisuje. Kilka godzin. No i teraz mam wybór, czy się nakręcę i powiem, dobra, ona nie chce zrobić tego, czy napiszę, ej, co się stało? I tak napisałam, co się dzieje, że nie odpisujesz. Mam awarię internetu. Kropka. Tak? Natomiast w tej sytuacji można wykręcić film, porozmawiać z nim o kimś, prawda? Czyli co ona na pewno i w jakim ja jestem lęku i idę. I też takie doświadczenie, które sama kiedyś miałam, że kiedy coś idzie niezgodnie z moimi oczekiwaniami, albo niezgodnie z planem, albo niezgodnie z umowami, to pierwsza reakcja jest, na pewno stało się coś złego. Czyli że my mamy tak mocno rozbudowaną tę część mózgu, która mówi, na pewno jest źle, na pewno ktoś jest niezadowolony, a jak jest niezadowolony, to na pewno mnie zostawi, to nie będzie chciał ze mną kontaktu. My tak bardzo potrzebujemy więzi, że my zrobimy bardzo dużo, żeby być w jakiejkolwiek więzi. Więc myślę, że ten lęk przed kolejnym opuszczeniem, że to jest tak trudne wytrzymać, że to nas bardzo więzi. To jest dziecięce. No to jest dziecięce, wiesz, no każdy z nas ma w sobie dziecko, które potrzebuje potwierdzenia. Nawet teraz byłam na przepięknym wyjeździe z moimi byłymi studentami i jeden z nich powiedział, wiesz, obalił mi się mit tego, że jak ktoś mnie dobrze pozna, to mnie zostawi. Ja mówię, ale przecież ja was znałam od początku. On mówi, no tak, ale ja dopiero teraz widzę, że jestem przyjęty. I wiesz, jak bardzo dużo my potrzebujemy tych potwierdzeń, tych takich, ja to nazywam pieczątek na czole, widzę cię, akceptuję cię, bez względu na to, czy masz dobry, czy zły humor, że jak jesteś niezadowolona, to też jest okej, tak? I że potrzebujemy na nowo zbudować sobie ten schemat w ciele, nie? O, zmarszyłaś czoło, tak jak moja matka, pewnie jesteś niezadowolona, o Boże, co mogę teraz zrobić, żebyś była zadowolona? Nie, po prostu zmarszczyłaś czoło i być może jesteś niezadowolona. Ale to nie oznacza straty relacji. To jest bardzo trudny, ale bardzo wartościowy proces, który warto przejść. To jest niesamowite, co mówisz, bo cały czas słuchając cię teraz myślałam o tym właśnie dziecku, które
No tak, że tu się boi czegoś, tu się boi odrzucenia, tu, że musi zasłużyć, musi być grzeczny, musi być jakieś, musi zejść z drogi bardzo często, a to widzę cię, jesteś ważny, słyszę, tego nie było. Ale też wiesz, takie doświadczenia, to częściej na warsztatach się dzieje. Ja w ogóle chcę przejść teraz w ogóle w kierunku terapii grupowej, bo ona mi jakoś daje więcej efektów i jakoś czuję, że to jest teraz taki proces mój, kiedy ludzie doświadczają tego, że można się spiąć, można być niezadowolonym, można powiedzieć coś nieprzyjemnego i nadal być w relacji. Że my mamy takie dwie skrajności. Albo walczymy, albo jesteśmy mini, wiesz, do takiego, nie? Że wszystko ci oddam. A teraz chodzi o jakąś taką prawdę, nie? O rzeczywistość, w której no, jest życie, jest przepływ. No, szklanka się rozbiła, no, trzeba ją posprzątać. Idziemy dalej. Idziemy dalej. Szklanka się rozbiła, trzeba ją posprzątać, idziemy dalej, ale od razu mi wyszło teraz tak, że ale tam jeszcze w międzyczasie jest kara. No właśnie. No ale to jest, widzisz, to już jest twój schemat, nie? Za tą rozbitą szklankę jest złość, jest, znaczy, no, co jest, no. Tak. Nie ma, że nic się nie stało. No jest jakiś, jest jakaś kumulacja i rozładowanie nerwowej atmosfery. No taka właśnie szklanka czasem, no, może być już wisienką na torcie, nie? To się może skończyć różnie, to się może skończyć warknięciem, iść do siebie, ale to się może też skończyć, być może się tak, pewnie jest mnóstwo takich historii, że skończyło się karą fizyczną. Że tu nie ma iść dalej, tu jest właśnie ukaranie. Tak, z kolei mnie porusza bardzo to, co mówisz, bo faktycznie wiele osób ma takie doświadczenie, że w sytuacji niespełnienia oczekiwań albo zrobienia czegoś tak zwanego niewłaściwego, nie ma tego posprzątajmy, bo nie chodzi o to, żeby powiedzieć, że nic się nie stało, bo się stało, szklanka jest zepsuta, tylko no, rozbiła się, to posprzątajmy i idźmy dalej. Natomiast była kara, było gadanie, jaka jesteś beznadziejna, jak nie można na ciebie liczyć, jaką jesteś niezdarą, czyli mamy kolejne zapisy, ty mówisz tylko kara. A ja myślę, że w sytuacji, zostańmy na chwilę przy tej szklance, rozbitej szklanki, komuś się uruchamiają wszystkie te połączenia związane z tym, co słyszeliśmy w takich sytuacjach. I to jest bardzo ważne, żeby to połączyć, że to są echa przeszłości, że to są te zagnieżdżone potwory w mojej głowie. Ja nie jestem beznadziejna, ja rozbiłam szklankę, stłukłam kieliszek po winie, zapomniałam ci wysłać maila. Po prostu to jest życie i zamiast jechać z tą historią, o matko, trzeba było pomyśleć, no wiesz, wszystkie rzeczy, no dobra, co z tym robimy? Idźmy do przodu, tak? Zadziałajmy, przejdźmy do. I my mamy mało takich doświadczeń. Mało tego, nie pozwalamy sobie nawet na nie. Tak sobie myślę, że pierwszą reakcją na takiego niewysłanego maila, takiego zapomnianego maila, u mnie byłoby: o matko, odrzuci mnie. No tak. I zostanę ukarana. Tak. Czyli jednak no, ta szklanka została rozbita, odrzuci mnie. I to jest. Ja już się tego nauczyłam, że okej, być może to się nie zmieni nigdy, że mi się wyzeruje i że ta reakcja zawsze będzie automatyczna, ale to, co już teraz umiem po latach terapii, co wiem jako ta dorosła osoba, że to był automat, a ja mogę temu przeciwstawić fakty z perspektywy tej dorosłej osoby. I ten lęk być może cały czas się będzie pojawiał, on może już nie będzie tak intensywny, im dłużej będę to trenować, ale pierwsza jest taka myśl, że ojej, odrzuci mnie, coś się zawiodłam, rozczarowałam, nie wiem, nie dostanę tej propozycji, tak. Wszystko się właśnie teraz skończy i jeszcze ktoś pomyśli, że jestem niefajna, że nie warto ze mną, no, wiesz, tak po prostu odpala się tam wszystko po jednym mailu. Tak, po jednym mailu, wiesz, to też mam taką scenę z ostatnich warsztatów, kiedy siedzi obok mnie, pytam ludzi, gdyby twoje życie miało mieć imię, to jakie by miało imię? I co byś chciała dla siebie na tych warsztatach? I dziewczyna siedząca obok mnie mówi: trudno mi jest cokolwiek powiedzieć, bo boję się, że się tak rozpłaczę, że tego nie wytrzymacie. Idziemy powoli do płaczu. Jakby skąd taki pomysł? Ona mówi: nie wiem, ale jestem przekonana, że nie wytrzymacie, płacząc.
Okej. Zaczyna płakać i wtedy ja jej mówię, posłuchaj, chcę cię zapewnić, że bez względu na to, co zrobisz i jak długo będziesz płakała, ja na pewno to wytrzymam. Zobaczymy, co reszta. Co się okazało? Ona płakała tylko raz. Potem, dopiero też przy swojej pracy, ale schemat był taki, kiedy płakała, mama mówiła, jesteś nie do wytrzymania, nie masz się, tak? Idź do pokoju, wytrzymaj. I w momencie, kiedy dostała po pierwsze pozwolenie, czyli to jest okej, że będziesz płakać i my to wytrzymamy, to okazało się, że zrobiła pracę za całą grupę, bo większość bała się płaczu. I to jest chyba druga rzecz taka, z którą ja się spotykam, jak bardzo my się boimy wypłakać, czyli wiesz, zrobić ten przepływ w ciele, smutek, opuszczenie, osamotnienie, bo nam się to kojarzy ze słabością, ale też prawdą jest, że ponieważ sami nie mamy dostępu do swojego smutku i płaczu, trudno jest nam wytrzymać płacz innych, nie? Czyli ktoś się rozpłakuje i druga osoba, no nie martw się, zróbmy coś z tym, no nie jest tak, próbuję jakoś się tym zająć, że znowu mało osób ma takie doświadczenie bycia, wiesz, utulonym i wytrzymanym w płaczu, że to jest okej się wypłakać, naprawdę. A tymczasem nam się wydaje, to jest dla nas krępujące, kiedy płaczemy i kiedy druga osoba płacze, to też jest takie no, krępujące. Tak, na maksa. I potem, wiesz, wciskamy te łzy, żeby to się nie pojawiło. No ja mam ogromną satysfakcję. Nie wiem, czy to zadziała na plus, czy na minus, ale u mnie na warsztatach wszyscy mężczyźni płaczą. O. Nie zdarzyło się, żeby jakiś nie płakał, więc tworzymy takie miejsce bezpieczeństwa, bo to o to chodzi. To nie jest o mnie, tylko o grupie, która daje taką akceptację i takie bezpieczeństwo, że można w końcu puścić rzeczy trzymane. I wiesz, miałam taką sytuację na warsztatach w dużej korporacji. Jeden z dyrektorów mówi, ale posłuchaj, jak ja zacznę czuć, to będę musiał pójść do piwnicy się powiesić, bo tego jest tak dużo, że ja sam tego w sobie nie mieszczę. I dla mnie znowu psychoterapia jest miejscem, którym my już nie musimy mieścić. Możemy to puścić, możemy to bezpiecznie, wiesz, odczarować po prostu. Czy łzy i płacz to jest taka podstawowa i najsilniejsza rzecz, którą możemy przeżyć emocje? Że tak się co znaczy, bo czasem, wiesz, czytam, słyszę, że muszę dopuścić do siebie jakąś emocję, przeżyć ją, w ogóle ją przeżyć. Co to znaczy przeżyć emocję? Wypłakać ją? To jest ciekawe. Myślę, że nie tylko łzy i płacz. Myślę, że łzy i krzyk, ja bym tak powiedziała. Czyli smutek i no właśnie taka złość, za którą byliśmy karani i na które nam nie pozwalano. Ponieważ generalnie zasada jest taka, że jeżeli mamy jakieś jedną emocję, wystarczy, że mamy jedną emocję zamrożoną, to nam się spłaszcza afekt. I co ciekawe, że czasami ludzie przychodzą na terapię, bo mówią, chcę odzyskać radość życia, a muszą najpierw odzyskać swój krzyk albo swój płacz, bo to zatrzymane nie robi miejsca na to drugie. I co to znaczy, powiedziałaś, co to znaczy czuć emocje, tak? Przeżyć ją. Przeżyć ją. No właśnie to jest też ważne, że w psychoterapii przeżywamy nie tylko płacz i smutek, ale też radość, wdzięczność i zadowolenie. Idziemy do całej gamy emocji. Przeżyć to znaczy przepuścić ją przez siebie, czyli nie być tylko intelektualnie, ale pozwolić sobie, ty to pięknie powiedziałaś, spotkać się z tym, wiesz, z tym małym, opuszczonym dzieckiem. Ja lubię pracować psychodramą i lubię pracować też wizualizacjami, więc wtedy najłatwiej jest wejść w tę sytuację i sobie po prostu na to pozwolić. Mi się zdarza, że kiedy pacjent wchodzi w taki swój właśnie smutek, opowiadając o przeszłości, że mam takie poruszenie w ciele, że mi jest trudno zatrzymać łzy, bo po prostu, wiesz, to jest coś, co, no, co się czuje. I nie chodzi o rozdzieranie szat. Chodzi o naprawdę spotkanie z tym cierpieniem, które trzeba albo opłakać, albo wykrzyczeć. Tak?
płacz i krzyk zatrzymany w ciele. To są takie bardzo częste sytuacje, z którymi pacjenci przychodzą. Płacz i krzyk to są podstawowe i jedyne formy komunikacji noworodka. Tak, to prawda. Czyli my już wtedy możemy być tak zatrzymani. I noworodek się nie zastanawia, czy chłopaki nie płaczą. Tak. Nie? Malutki chłopiec się nie zastanawia ani czy wypada krzyknąć, czy nie wypada. No, tym się komunikuje, tak? Daje znać, że coś jest nie tak. Potem uczy się uśmiechać i tak dalej, ale to są podstawowe formy, a potem są w nas zatrzymywane, bywają często w nas zatrzymywane ten płacz i ten krzyk może być zatrzymany na lata. Tak, wiesz, to co mnie bardzo porusza, mam dużo takich poruszeń związanych z pracą terapeutyczną, ale właśnie ten moment, w których mam nadzieję, że już się tak nie wychowuje dzieci. Mhm. Nie wiem, ale jeśli się tak wychowuje, to błagam, przestańmy to robić. Niech się wypłacze. Że zostawia się płaczące dziecko same w pokoju, niech się wypłacze. To jest tak dramatyczny moment opuszczenia i to wypłakanie powoduje, że już się naprawdę musi siebie zostawić potem. Że my bardzo potrzebujemy drugiej osoby przy tym płaczu, tego towarzysza, który no właśnie nie pociesza, tylko jest w tym. I jak czasami ludzie mnie pytają, jak towarzyszyć, nie wiem, chorym na raka, albo ludziom, którzy przeżywają żałobę, albo są w jakimś trudzie, pozwól sobie na bycie. I daj tej osobie informację całym sobą, że to jest okej, to, co przeżywa. Ten płacz mam oswojony, moje odkrycie. Tak, ale coś odkryłaś dla siebie w książce. Ale krzyk. Krzyk jest ciekawy tak jak rozmawiałyśmy przed nagraniem, mówiłam ci, że było dużo bardzo zdań w książce, które mnie zatrzymały i poruszyły i je sobie tak zapamiętałam i wynotowałam, a też właśnie a propos krzyku i zaczęłam się zastanawiać, bo też to napisałaś, że jaka jest różnica, znaczy gdzie jest ta różnica, ta zdrowa różnica pomiędzy wywaleniem złości, które może być przesadne, a wyrażeniem złości, nie? Że to jest takie, że możemy szaleć albo dopuszczenie czucia do siebie nie oznacza zabijania bez opamiętania. I to tak. To są sekundy, żeby się zastanowić od tej myśli do działania, to jest takie trudne, nie? Że albo tłumimy, albo ogień. Gdzie jest środek? Dwie rzeczy przychodzą mi do głowy. Pierwsza to Viktor Frankl, który mówi, między bodźcem a reakcją jest zawsze miejsce na wybór. Pytanie, czy sobie dajemy w ogóle miejsce na wybór, że ja chcę czuć i ja chcę rozumieć, co się ze mną dzieje. A druga rzecz, jak powiedziałaś o tym ogniu, to no właśnie to jest bardzo często z agresją jest tak, że we mnie płonie ogień, ale ja wodę leję na zewnątrz. Zamiast ugasić ogień w sobie, że my tak bardzo mało jesteśmy nauczeni, żeby zrozumieć, że jeśli ja mam teraz jakiś gniew w sobie, to nie jest informacja o tobie, to jest informacja o mnie. Tak, nie wiem, spóźniłaś się na nagranie albo czekałam 2 godziny i teraz jeżeli ja mam chęć wywalić to na ciebie, no to ja się chcę wyżyć, chcę właśnie wywalić to, co we mnie teraz się dzieje, czyli że po raz kolejny ktoś mnie zawiódł, po raz kolejny ktoś nie zrobił tego, co ja chcę. Nie szanuje mnie. Nie szanuje mnie. Ja mam całą gamę szajb i ja to na ciebie wylewam. Dlaczego? Dlatego, że ja mam dziesiątki tych doświadczeń w sobie. Tak? I teraz im większa reakcja emocjonalna, tym bardziej to jest informacja, że to nie jest o twoim spóźnieniu, że to jest o moim ogniu, który płonie od lat, który nigdy nie był zaopiekowany, który nigdy nie był, wiesz, nie wiem, szanowany, przyjęty i tak dalej. Natomiast wyrażenie emocji, wyrażenie gniewu, wyrażenie złości to jest sytuacja, w której ja najpierw mam kontakt ze sobą. Dlaczego ja w ogóle reaguję na tą sytuację? Przecież ty tylko się spóźniłaś 2 godziny. Nie wiem, coś miałaś swojego, tak? Co to mówi o mnie? Jaki tam jest mój głód w tym wszystkim? I teraz jeśli ja zaczynam rozumieć, że ja tak naprawdę bardzo potrzebuję przewidywalności, ja bardzo potrzebuję odpowiedzialności, mi zależy na niezawodności. Ja mogę powiedzieć, wiesz, Gosia, poruszyło mnie to, nawet zezłościło, że nie zadzwoniłaś, że się spóźnisz. I stałam tu bez informacji. Ja wyrażam to, co się we mnie dzieje, i mówię ci, czego ja potrzebuję, tak? Chciałabym, żebyś mi wyjaśniła, albo chcę, żebyś przeprosiła, no cokolwiek. Ja coś chcę z tym zrobić. No i ta różnica między wywaleniem a wyrażeniem polega na tym, że ja
właśnie szukam w sobie tych wyrazów, tak? Tego, co się we mnie w tej chwili wydarza. Ty jesteś tylko, przepraszam, ale jakby, ale bodźcem, tak? Jesteś tylko zapalnikiem. No, przyszła zapałka, strzeliło, tak? Więc to jest takie ważne, żeby zobaczyć, że wszystko, co nam się wydarza w relacjach z innymi, jest informacją o nas, nie o tych drugich. Czemu ja mam taką szajbę, jak ktoś mi nie mówi, że będzie 15 minut później? I czemu ktoś inny to bagatelizuje, tak? Jaki pożar ciągle we mnie płonie? I dlatego to jest, znowu wracam, zajmijmy się sobą, naprawdę, tymi ogniami, ranami w sobie, to wtedy nam będzie łatwiej z innymi. Tymi ogniami, które były, one były ugaszane przez uciszanie. Tak. Bo dzieci bywały no, uciszane, kiedy płakały i kiedy krzyczały też, no bo no, dziecko ma być grzeczne, znaczy jakiekolwiek. Dzieci krzyczące to są dzieci niegrzeczne. Tak, ale też wiesz, to co mówisz prowadzi mnie do tego, że z jednej strony były uciszane, a z drugiej strony zrzucano na nas odpowiedzialność, czyli przez ciebie mama się złości, przez ciebie wyląduje w szpitalu, tam wiesz, Tworki, Gorzów Wielkopolski, cała historia szpitali psychiatrycznych. Przez ciebie ojciec. Przez ciebie ojciec, no sytuacja, w której wiesz, ojciec bije syna, a matka następnego dnia mówi, idź przeproś tatę, że go tak zezłościłeś i musiał cię zlać, prawda? Czyli to jest ta sytuacja, w której my też mamy znowu, zobacz, taki zapis w głowie, jesteśmy w tym uwięzieni, że my odpowiadamy za czyjeś emocje, czyli ty też odpowiadasz za moje emocje. I to znowu, głupio myślisz, głupio się zachowujesz, masz głupie życie, tak? A teraz chodzi o to, żeby sobie powiedzieć, moje emocje są informacją o moim głodzie. Ja czegoś potrzebuję, ja czegoś bardzo nie dostawałam, albo coś było bardzo sfrustrowane, zniszczone w moim życiu. I jeszcze powiedziałaś, że ten ogień jest uciszany, ja bym nawet jeszcze powiedziała więcej. Dziecku nie wolno się zająć swoim ogniem, musi się zająć ogniem mamy, bo mama teraz jest smutna, bo mama jest teraz zdenerwowana, że ty zgubiłaś tę czapkę. Że dziecko gubi czapkę, na litość boską. Zamiast się zająć tym, co takiego się dzieje, że dzieciak nie ogarnia czapki i kupujemy piątą czapkę w tym miesiącu, to dziecko musi się zająć tym, że mama jest teraz zdenerwowana z powodu czapki. Jesteśmy w pewnym paradoksie. Tam wokół tego też jest zawstydzanie, które to też było dla mnie ciekawe to zdanie w książce, że no, my się nie rodzimy ze wstydem i że to jest emocja społeczna, a i ona jest no, w Polsce mam wrażenie, że ona jest wielkimi literami pisana, nie? Że ona jest z caps lockiem po prostu, że ten wstyd, jesteśmy zawstydzani, wstyd nam towarzyszy od maleńkiego. Tak, ja bym powiedziała, że jesteśmy jednym wielkim W, wiesz? To, co mówię w jednym podcastów, zamień wstyd na trzy inne W, ważny, widziany i wartościowy. No tak, mamy to w głowie, że powinnam się wstydzić, że się spóźniłam. My się wstydzimy tego, jak wyglądamy. To jest w ogóle, znowu miałam z kimś ostatnio rozmowę taką poruszającą, że zobacz, dlaczego my też nie mamy kontaktu z ciałem? Bo od małego dostajemy informację, powinnaś się wstydzić. To wstyd chodzić nago, do dziecka się mówi, tak? To nie jest wstyd. My potrzebujemy nauczyć dziecko, że części intymne należy zasłaniać, bo one są intymne, a nie, że to jest wstyd. I potem mamy bardzo dużo tematów związanych ze wstydem. Wstydem, nie wiem, wstydzę się, że mam szerokie biodra, wstydzę się, że mam za mały biust, wstydzę się, cała historia związana z ciałem. No to jak ja się wstydzę, czyli moje ciało podlega cały czas negatywnym ocenom, to się muszę od niego odciąć. Kolejny temat, wchodzimy do zamrażarki i potem jest sytuacja, w której, no przepiękny komentarz napisała jedna pani, szukając miłości, szukam jej w lodówce. Tak? Czyli zamrażarka idzie do zamrażarki po prostu. I potem tak mamy w relacjach. Ja jestem zamrożona w swoim ciele, ty jesteś zamrożona w swoim ciele. My się niby spotkamy, ale tam nie będzie więzi, nie? Tam nie będzie relacji. Więc ten wstyd to jest cały czas lęk przed oceną. Czyli, że jak zrobię coś niezgodnego z oczekiwaniami, to dostanę negatywną ocenę i uwaga, powinnaś się wstydzić. Czyli jesteś winna, więc wstydź się. Nie? Znowu, dwa W możemy się w to
w to ubrać. No i potem wstydzę się tego, jak wyglądam, wstydzę się tego, co mówię, a tak naprawdę boję się, że dostanę kolejną negatywną ocenę. To jest bardzo trudne w relacjach. Jak się z tego wstydu leczy? Po pierwsze, należy to odkleić, że może ja powiem coś teraz kontrowersyjnego, trudno. Mianowicie, nikt z nas nie ma żadnego powodu do wstydu. Tak? Czyli każda intencja, czyli my zawsze wychodzimy z dobrą intencją do działania i taka ważna rzecz to to, że naprawdę wszystko z nami okej. Tak? Ręce pasują do długości ręki, kolor oczu, do włosów i tak dalej, że my jesteśmy skonstruowani prawidłowo, tak bym powiedziała. Natomiast są pewne oczekiwania otoczenia, których jeśli nie spełniamy, to inni będą niezadowoleni. I jeśli mówisz, jak się z tego wstydu leczyć, no to po pierwsze spotkać się, znowu powiem, terapeutycznie spotkać się ze sobą i zobaczyć, co tak naprawdę jest dla mnie ważne. Ja chyba w książce opisuję taką sytuację, jak zaczynałam sama psychoterapię jako psychoterapeuta i tak chyba po pół roku, nie wiem jak to wyszło, ale postanowiłam wrócić do domu i przejrzeć swoją szafę i wyrzucić wszystkie rzeczy, które nie są moje. Takie rzeczy, które nosiłam, bo jestem nauczycielem akademickim, takie rzeczy, które nosiłam, bo jestem psychologiem, a psychologowie się w określony sposób ubierają. Takie rzeczy, które kupiłam, bo podobały się komuś. No dobra, no nie rozwijam się. Wyjmowałam i płakałam. To była ogromna szafa, taka w przedpokoju. Siedziałam i naprawdę płakałam, odkładając każdą rzecz. Część z nich była nieznoszona i ładna. Zostałam z dwiema sukienkami i z jedną parą spodni, nie wiem, chyba dwoma swetrami. Czyli miałam bardzo, jak to się teraz ładnie mówi, co? Kompaktowy zestaw. I to było dla mnie przerażające. Wiesz, jak bardzo byłam ubrana w oczekiwania innych. I teraz była studentka na warsztatach u mnie i mówi, pamiętam cię w bojówkach i w pomarańczowej koszulce. Ja myślę, no bo z tym zostałam, więc potem sobie dokupiłam rzeczy. I to było kontrowersyjne, wiesz. Poważny uniwersytet, pani doktor idzie w bojówkach. Pani doktor, rebeliantka trochę. No rebeliantka, tak? Ale potem się okazało, że to zostało przyjęte. Potem ja miałam swój proces też metamorfozy i tak naprawdę doszłam do tego, że lubię sukienki i kocham w tym chodzić. I to jest właśnie, dla mnie to jest o psychoterapii, że dochodzimy do tego, co jest moje i z czym ja jestem okej, choć wielu ludzi będzie niezadowolonych. Ja ostatnio w wakacje chodzę w takim delikatnym diademie, bo lubię. To też jest kontrowersyjne, no jak można tak na co dzień, prawda? Ale lubię, na razie tak mam, zobaczymy co będzie dalej. I wychodzenie z tego wstydu to jest, wiesz, taka sytuacja, w której ktoś nam potwierdza, że to co robimy jest okej. I myślę, że jakbym miała coś podpowiedzieć, to warto pytać o informację zwrotną. Tak? Czyli my potrzebujemy dostać pozytywne znaki rozpoznania, że to, co robimy, jest inspirujące dla kogoś, albo że go to w czymś wspiera. Bardzo często to się dzieje na warsztatach, kiedy ktoś coś mówi i nagle ktoś z boku mówi, bardzo ci dziękuję, bo odnajduję się w tej historii, ona jest dla mnie wspierająca. Więc my potrzebujemy usłyszeć, ty powiedziałaś to pięknie na początku, my naprawdę jesteśmy bardzo podobni na koniec dnia, w swoich lękach, w swoich niepokojach, w swoich obawach, ale też w tym, co w nas piękne i dobre. Tylko czy mamy odwagę o tym mówić? Potrzebujemy usłyszeć, że jesteśmy akceptowani, ale w taki zdrowy i dojrzały sposób, bo to szukanie akceptacji, ono może trwać latami. Można robić sukcesy, kariery, cuda na kiju, żeby szukać tej akceptacji, tylko że tam dalej może się nic nie wydarzyć. No, że jeszcze jeden szczebel kariery, jeszcze, a tej akceptacji od tych najważniejszych na przykład, nie? Tych biologicznych nie ma. No i właśnie tutaj postawię kontrowersyjną tezę, że póki sobie sami nie damy akceptacji, nikt z zewnątrz nam jej nie da. Dla mnie potrzeba akceptacji jest jedyną potrzebą, której nikt mi nie zapełni z zewnątrz. Czyli jeśli ja sama sobie nie powiem, jest ze mną okej,
wszystko, co jest, ma prawo być, wszystko, co się we mnie dzieje, ma się prawo wydarzać, to z zewnątrz się to nie napełni. My potrzebujemy być widziani, potrzebujemy potwierdzenia, że jesteśmy ważni, przynależności i zbierania, ale zauważ, że bez względu na to, ile osób mi powie, że nie wiem, ładnie wyglądam, albo że nie wiem, mam ładne dłonie, jeśli ja nie uznam tego, to powiem sobie, no, chcesz być miła, albo tak mi słodzisz, albo wszyscy tak mówicie, bo tak trzeba. Czyli to, czego bardzo potrzebujemy, to uznania samych siebie za wartych i godnych miłości. I póki ja sobie na to nie pozwolę, to nie przyjdzie, nie przyjdzie z zewnątrz. Zresztą w ogóle to jest ciekawe, że na warsztatach, kiedy pytam o najważniejszą potrzebę, ludzie zawsze wybierają potrzebę akceptacji, a potem, kiedy szukamy, to jak to dać z zewnątrz, nie ma pomysłów. Dochodzą do tego, że to jest coś, co potrzebuję dać sama sobie. To jest to, wiesz, takie, to jest takie bardzo rdzenne powiedzenie sobie, mam prawo być, I to, że jestem i że moje życie jest, to jest dobre. Czyli, że życie, moje życie jest darem dla mnie. O, tak bym powiedziała. To jakoś tak, to się oczywiście potem łączy z wdzięcznością za dar, ale że uznaję siebie za dar. Moje życie uznaję za dar. A czy jest jakiś moment dobry w terapii, odpowiedni w terapii, albo taki, który, no, który przyjdzie sam, że, czy przyjdzie, czy trzeba do niego dotrzeć, żeby dokonać tej akceptacji siebie, czy to zrobić na początku i wtedy, wiesz, no, ja sobie mogę 15 razy przed lustrem mówić, że się akceptuję, ale dopóki ja tego nie poczuję, nie uwierzę i nie będzie, ja to poczuję w ciele, czy tak się akceptuję, czy nie, patrząc na siebie. I czy jest jakiś w ogóle dobry moment terapii na to, że nie wiem, od tego zacząć, że akceptuję siebie i potem zajmuję się przeszłością, czy właśnie, żeby dojść do tej akceptacji, trzeba uznać i zrozumieć te schematy z przeszłości, zobaczyć to smutne i opuszczone dziecko i dać mu tą akceptację? Czy można też w tym quizie i w tym programie użyć ulubionego hasła terapeutów? To zależy. No właśnie nie chciałam powiedzieć, to zależy. Chciałam powiedzieć, że inspirujące pytanie zadajesz. Samo nie przyjdzie. Rzeczy nie przychodzą same. My potrzebujemy jakoś zrobić na nie miejsce. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że to się na pewno łączy. Natomiast kluczowe jest to, jakoś my nie mamy do tego zaufania, nie? Że, tak, że życie jest darem i taką poruszającą rzecz powiedziała ostatnio dziewczyna na warsztacie, że Ewa, że potrzebuje być dla siebie łagodna. I ja się trochę pobawiłam słowem, i że w tym łagodna jest, potrzebuje uznać, że jestem godna, nie? Że życie samo w sobie jest wartością. I teraz zobacz, jeżeli ja, poczuję, to już język terapeutyczny będzie, jeżeli ja poczuję w sobie, że ja naprawdę mam zgodę na wartość, która jest we mnie, to zobacz, jaka jest łatwość do wychodzenia do innych. To jest sytuacja, w której moja wartość spotyka się z twoją wartością, zamiast mój lęk spotyka się z twoim lękiem. I że zawsze mam coś do dania, bo jeżeli życie jest darem i ja jestem obdarowana, to ja mam coś do dania i ty masz mi coś do dania i że to jest wtedy łatwo być w wymianie. To się pięknie dzieje na warsztatach, wiesz, zwłaszcza jak małżeństwa przyjeżdżają, że jak ludzie zdejmują te maski lęku i zaczynają mówić, jest takie ćwiczenie, które lubię, powiedz mi, w czym dobrym chciałbyś być widziany? Napisz to i powiedz, w czym dobrym chciałbyś być widziany? To jest najpierw przerażenie, ale że w ogóle coś dobrego jest we mnie. Potem jednak się okazuje, że odkrywam. Potem mówię, że chcę, żebyś to widział. A potem jeszcze ludzie mówią, że widzą więcej. Czyli trochę tak odpowiadam, wiesz, bo pytanie jest ciekawe, że tym takim procesem, bo to pewnie nie będzie moment, ale tym procesem, który nam bardzo pomaga w akceptacji siebie, jest to obdarowanie właśnie. Nie? Że
ja jestem darem, ja mogę dać dar Tobie i że ja mogę wziąć dar od Ciebie i że my bardzo potrzebujemy wzajemności w tym wspólnym byciu. I to wtedy pozwala wychodzić do świata. No, ty robisz wspaniałe podcasty, masz coś do dania, tak? Ja robię świetne warsztaty, mam coś do dania. Ktoś będzie to za chwilę montował, bo ma swoje talenty i swoje dary, więc wiesz. I no właśnie, gdybyśmy umieli, wiesz, trochę wytnę na chwilę mężczyzn, ale ja mam taki smutek w sobie, że my jako kobiety nie jesteśmy dla siebie nawzajem dobre. I teraz, gdybyśmy umiały być dla siebie tak dobre, że no takie zdanie, które lubię, nie? Popraw koronę drugiej kobiecie, nie mówiąc światu, że się obsunęła. Nie? Czyli, że ja nie mam zazdrości, nie mam zawiści w sobie, ja po prostu chcę się spotkać, bo to spotkanie nam obu da coś dobrego. No to to jest o akceptacji i o rozwijaniu wtedy. I wtedy jest no, bardzo dużo pięknych rzeczy można zrobić. To a propos, skoro już jesteśmy przy kobietach i przy tej wzajemności kobiet i przy tej relacji kobiet, ciekawe, jeden z rozdziałów o macierzyństwie, gdzie tam mocne jest to hasło powinnam. I dobre rady, złote rady, i ta ocena. I okrucieństwo. No nie dość, że tak, ja nie jestem mamą, ale tak sobie myślę i... I jak słucham opowieści, to nie dość, że jest ten ogromny lęk w samej sobie, czy ja dam radę w ogóle, o co tu chodzi, to jeszcze ta dobre rady, ocena, jak w żadnej innej dziedzinie chyba, nikt nas nie ocenia. No bo karierę, dobra, ale to jest takie uniwersalne bycie rodzicem, że każdy sobie uzurpuje prawo do skomentowania, nieproszony. No dlatego ten rozdział nazywa się Macierzyństwo i wina. Tak. Tak, i to jest, wiesz, że kurczę, nie pyta się nas, ja też sobie teraz przypominam swoje bycie mamą, nikt się mnie nie pytał, jak ja chcę, tylko wszyscy mi mówili właśnie, jak ja powinnam, tak, i w zależności od trendu aktualnego, to albo dziecko się karmi na żądanie, albo każe mu się wypłakać, albo co godzinę, albo coś, i że, no właśnie, tak... No te dobre rady, to jest to zabójstwo mojej tożsamości jako matki, że przecież ja jako mama, budując swoją więź ze swoim dzieckiem, będę ją miała unikalną, będę ją miała inną od innych. I zobacz, i tu idziemy do takiej akceptacji tego, że inny oznacza tylko inny, że to nie oznacza lepszy ani gorszy. I póki my nie zobaczymy, wrócę do tego, co mówiłam wcześniej, takiej wartości w sobie i obdarowania w sobie, to nie damy tego drugiej osobie, bo my bardzo walczymy o bycie widzianym. To ja ci teraz powiem, jak ja świetnie wychowywałam dziecko, bo ja chcę ci zabrać uwagę. Ja pamiętam, jak moja przyjaciółka urodziła, bo pierwsza z nas wszystkich trzech urodziła, i poszłam do niej i kupiłam jej prezent. I ona mówi, wiesz co, jesteś jedyną osobą, która pomyślała o mnie jako mamie. Wszyscy są zajęci dzieckiem. I mówi, wiesz, już zaczyna mnie złościć to moje własne dziecko, bo ja znikam. No i to jest, wiesz, o byciu widzianym, byciu ważnym, byciu wybieranym, nie? Że tak bardzo tego potrzebujemy, że to zabierzemy. Zobacz, jak ludzie ze sobą rozmawiają. Pytasz, czego często doświadczam? Bolą cię plecy? Tak, bolą mnie plecy. Mam wybitnego fizjoterapeutę. I jest opowiadanie. Teraz ci powiem, jak ja z tej pory... Znika drugi człowiek. My nie mamy ciekawości. My nie potrzebowalibyśmy psychoterapii, gdybyśmy umieli być, widzieć drugiego człowieka, tak? Reagować na to, co się w nim wydarza. Ale za tym hasłem mam dobrego fizjoterapeutę może stać taka szczera chęć pomocy, tylko właśnie nieumiejętność wysłuchania i tak dalej. Taka, ja ci pomogę, mam fizjoterapeutę. Zobacz, co robisz. Ja ci pomogę, nie? Od razu jest, nie? Od razu jest ten ruch do działania. A zapytałaś mnie, czy ja potrzebuję pomocy? Ja chcę być zobaczona w swoim bólu. Ja chcę, żebyś zobaczyła, że mnie boli, jeżeli już widzisz. I pogadała ze mną o tym, że boli, a nie o tym, co zrobić. A nie o tym, jak zadziałać. Właśnie to jest to, co nam zabiera więź i relacje, że my od razu mówimy, jedziemy. Nie spotykamy się. A psychoterapia jest właśnie tym momentem, w którym ty zaczynasz mówić o tym, co dla ciebie trudne i ktoś siedzi po prostu. Nie pogania,
Ja pamiętam taką sesję terapeutyczną, kiedy moja pacjentka po 10 minutach terapii, oczywiście już była w terapii, żeby było jasne, zaczęła płakać i płakała potem 45 minut. I na koniec mówi, wiesz, to była najlepsza sesja terapeutyczna, ponieważ nikt mnie nie poganiał. Mówi i od razu powiedziała, co moja matka zrobiłaby w tym momencie. Tak? To jest to, co się dokonuje w terapii, to jest ta korekta. Mam inaczej. Albo też ostatnio chłopak na warsztatach, bardzo chciałam, żeby popracował i zapraszałam go, mówię, może teraz wejdziesz do ćwiczenia? On mówi, nie chce. Ja mówię, ale może jednak, bo ono jest fajne. On mówi, nie chce. Ja mówię, okej. Okay. Ja powiedział, że to było dla niego najważniejsze w ciągu 5 dni warsztatów, że uznałam jego nie. I mówi, moja matka nigdy nie uznawała mojego nie. I to jest to, gdybyśmy umieli być w relacjach, uważni na to, czego potrzebuje druga osoba, to my byśmy dokonywali korekty zachowań. Myślę, że to nie jest możliwe, żebyśmy doszli do takiego świata, dlatego warto pójść na psychoterapię, ale możemy też mieć takie ambicje, wiesz, żeby chcieć zauważyć, nie? Co teraz u ciebie i czego ty potrzebujesz, a nie co ja mam ochotę zrobić ze swojego schematu, nie wiem, wybawcy. Ja ci teraz pomogę. Co ci pomogę ci, dam ci tego terapeutę, albo tak. Na przykład może też być... Proszę mi terapeutę jeszcze. Nakarmisz fizjoterapeutę, dobrze. Ale poczekaj, ale dobrze, no. Ty mi teraz wciśniesz, tak. Przecież my jesteśmy wciskaczami. Tak. Ty mi dasz to, co ty uważasz, że ja powinnam mieć i jeszcze na dodatek, za co powinnam ci podziękować i być zadowolona, a jeśli z tego nie skorzystam, to jestem niewdzięczna. To, no, piękny schemat. Taka ogromna chęć pomocy. No jak ci mogę pomóc? No dać ci jakieś namiary, no bo nie umiemy inaczej pomagać, czyli wysłuchać. Może być też chęć, pocieszę cię, no bo też nie umiem słuchać, tylko cię pocieszę albo odwrócę uwagę. Słuchaj, no mnie bolało, ale to jest odwracanie uwagi i chęć skupienia na sobie tej uwagi, czy jednak taka... Absolutnie pokrętna i pokraczna próba odwrócenia uwagi, pocieszenia, no takiego cyrku i tańca, rozśmieszenia, rozbawienia, żeby komuś to cierpienie na przykład zabrać, to głupiejemy wtedy z jakąś inną opowieścią. To trudne jest być z kimś w jego emocji, w jego cierpieniu i w jego no w ogóle jakimś takim stanie, w którym on potrzebuje po prostu... żebyśmy go widzieli i słyszeli. Gosia, opowiedziałaś w jednej wypowiedzi co najmniej 5 różnych schematów. Nie zadałam pytania. Nie zadałaś pytania, ale opowiedziałaś co najmniej 5 różnych schematów. Ten, który mi najbardziej wybrzmiewa, zabrać cierpienie. Mhm. A czemu my chcemy komuś zabrać cierpienie? Skąd taki pomysł w ogóle społeczny? No, żeby tak możemy właśnie... No właśnie. Uniesiemy, nie chcemy, bo żeby było przykro. Jesteśmy wychowywani na wybawców, którzy zabiorą mamusi cierpienie, żeby mama nie płakała, żeby mamie nie było trudno, żeby siostrze nie było trudno, żeby wszystkim świętym nie było trudno, no to ja teraz zabiorę. Kolejny, to jak teraz wiesz, rozmawiamy, to mam taką metaforę, widzę, wiesz, Skazanych na Shawshank, ten film, nie? I ta ilość cel, tak jakbyśmy teraz przechodziły przez różne więzienia, nie? Więzienie zabierania cierpienia, więzienie wstydu, czy tam może nie więzienie, tylko ta klatka, tak? Klatka wstydu, klatka lęku, klatka oczekiwań. W to wszystko jesteśmy przepięknie powkładani, dlatego książka ma burgundową okładkę, bo ja chcę pisać o tym, że można wyjść z piekła przeszłości. Że my nie musimy w tym siedzieć, że możemy właśnie wychodzić i to wcale nie oznacza, że musimy wszystko zakwestionować. To jest też bardzo ważne, bo tego bardzo się ludzie boją w terapii, że to ja teraz będę musiał zakwestionować wszystko, kim jestem. Nie, moje korzenie są moimi korzeniami, ja je mogę nawet docenić. Tylko chodzi o to, że ja mogę wybrać, czy ja nadal chcę być nadodpowiedzialna za innych, czy ja jestem na wycieczce, widzę, że ktoś płacze, ale sobie myślę, nie jestem psychoterapeutą w tej grupie. Nie, ja to prowadzę, jestem na wakacjach. I to nie znaczy, że nie widzę cierpienia, ale zatrzymuję w sobie odruch reagowania tam, gdzie ktoś inny jest za to odpowiedzialny. I to jest ta świadomość schematu, że ja mogę wybrać, ale też mogę pomyśleć, dobra, mam tyle zasobów, odpoczęłam, podejdę, zapytam, co u niej, dam jej godzinę swojego czasu. Wybieram. Wybór to jest słowo klucz wynikający z psychoterapii, że rozumiem, mam świadomość i wybieram. Natomiast wrócę jeszcze, bo ty powiedziałaś bardzo poruszającą rzecz, że
czasami pewien schemat zostanie w nas już na zawsze. My możemy nadpisać, ale w sytuacji, kiedy jestem wyjątkowo zmęczona albo mam wyjątkowo trudny czas, on wychodzi i to jest też ważne, żeby być dla siebie dobrym wtedy i powiedzieć sobie, no takie mam korzenie. Tak, to jest mój korzeń, okej. Tak zareagowałam, ale mogę coś z tym zrobić, mogę to zmienić. No schemat czasem jest tak silny, jak, no nie wiem, że on jest jak drugie imię. Na przykład, skoro wiesz, był tyle lat i skoro jest, wydawałoby się, jedyną drogą, jaka mogła nam się przydarzyć, no bo kiedyś przeczytałam, że dziecku się wydaje, że tak jak wygląda jego dom, tak wygląda cały świat i wszystkie inne domy, więc to, co się działo w naszym domu, wydaje nam się, że to jest naturalne i normalne. Że wszyscy tak mają. Tak. Ty powiedziałaś drugie imię, ja bym chyba nawet powiedziała, że pierwsze. No. Że czasami to, że czasami schemat może być naszą tożsamością, w którą nas ubrano. I teraz ja w dorosłym życiu, w procesie psychoterapii, mogę odkrywać swoją tożsamość. To jest bardzo trudne. Wielu ludzi się frustruje. No ale powiedz mi, jakie są moje potrzeby. Pewnie widzisz, nie? Sam odkryj. Sam wybierz. I zobacz, to też jest ciekawe, nie? Że jesteśmy wychowani w społeczeństwie, które nam mówi, jak mamy żyć, jak mamy się ubierać. No wiesz, co powinien psycholog? No, powinien to, tamto i tamto. A potem się nam mówi, proszę, ale weź odpowiedzialność za swoje życie i sam sobie zbuduj tożsamość. To ludzie często przychodzą na terapię i mówią, to niech mi pani powie. Co to w ogóle jest? Znaczy... To niech pani powie, co mam zrobić. No to co ja mam teraz zrobić? To z czym ja teraz wychodzę z terapii, nie? I to jest też bardzo trudny proces przyjęcia tego, że ja ci nie doradzę. Ja w terapii jestem dla ciebie, no, towarzyszem i lustrem. Możemy nazywać, odkrywać i tak dalej, ale ty podejmujesz decyzję, co z tym zrobisz. To jest bardzo trudne, bo zobacz, najpierw odkrywamy to wewnętrzne dziecko, które potrzebuje, a potem musimy zbudować swojego dorosłego, autonomicznego dorosłego, który podejmuje decyzję, jak zaopiekuje się swoim własnym dzieckiem, a nie jak trzeba, należy albo się powinno. Schemat jest chyba takim najcięższym naszym życiowym uzależnieniem, z którego wyjść. Pewnie tak. Zresztą wiesz, w ogóle nie mając relacji ze sobą, możemy mieć różne relacje. Relacje z jedzeniem, relacje z butelką, relacje z pracą, relacje z zakupami, tak? Bo mamy te tematy zastępcze. Nie? Ja potrzebuję być uzupełnione, więc jeżeli nie jest wypełnione moją treścią, musi być wypełnione różnymi innymi treściami. O uzależnieniu też napisałaś bardzo ciekawe zdania, nie zdanie, bo ciekawe zdania o tym, że no to ono nie jest podstawą, znaczy, że tam pod tym uzależnieniem coś jest. Najczęściej jest trauma i coraz więcej się o tym mówi, że od tego idzie droga do uzależnienia i że potrzebujemy tej substancji, żeby dostać tą akceptację albo nie czuć i z tego się uzależnienia biorą, że to jest jakaś też relacja. No tak, to jest, wiesz, ostatnio ktoś mi powiedział, uzależniony od telefonu. Mhm. Mówi, że on przychodzi, siada i po prostu się zapada w tym telefonie, gra, mówi, moja głowa mówi, że to jest głupie, a moje palce idą po telefonie i nie jestem w stanie, wiesz, mam 38 lat i nie jestem w stanie wykonać tego gestu pod tytułem wyłączam i odkładam. I co on odkrył? On odkrył to, że od małego był zostawiany sam, rodzice przywozili go z przedszkola, zostawiali w domu i jechali do pracy, wracali 22-23, natomiast ponieważ byli dobrze uposażeni, od małego miał świetne gry, więc on od razu wchodził z lęku, no małe dziecko zostawione samo w domu, tak, gdzie robi się ciemno, gdzie nie wiadomo, kiedy rodzice wrócą. Rodzice, którzy mówili, że on jest bardzo dzielny i taki niestwarzający problemu, a on się nauczył budować relacje z grami. To mu zabierało lęk wtedy i teraz w sytuacji napięcia, co robi? Gra. Nawet nie widzi tego, że się odcina od różnych innych lęków, tak? Przed oceną, przed stratą pracy, przed byciem, niebyciem widzianym, o tak by można było powiedzieć, tak? I wiesz, jak się to z boku nazwie, to nagle odkrywasz, to jest w ogóle ciekawe, nie? Że
jak połączysz kropki, no to się okazuje, że przecież wiadomo, jaka tam jest postać, prawda? Tylko że trzeba odkryć kropki, żeby znaleźć to połączenie. Dlaczego ja zachowuję się tak, a nie inaczej? Co jest tego źródłem? I dopiero wtedy z tym źródłem mogę sobie jakoś radzić. A my często z uzależnieniami radzimy sobie w taki sposób, że znowu chcemy to odciąć, tak? Dobra, no to odetnijmy. To zróbmy takie ćwiczenie behawioralne. Na 3 godziny będziesz odkładał albo zostawiał w samochodzie albo coś. Okej, no ja zostawię, ale za chwilę się okaże, że krzyżówki robię, bo się w to zapadam. Nie rozumiem źródła, przyczyny. To tak też można być właśnie abstynentem, czyli na dupościsku, nie? Nie pić, ale nie przerobić i nie odkryć tego. A tak też kształtuje się ta nasza relacja z jedzeniem, bo tak jak powiedziałeś, że tutaj jest problem i sięgamy po gry, no to jak jest problem, to w dorosłym życiu sięgamy w taki, a nie inny sposób po jedzenie. I no, to jest taka też absolutnie jedna z podstawowych rzeczy, która nam się kształtuje w dzieciństwie. I jest akurat dla mnie teraz bliska, denerwująca, kłopotliwa moja relacja z jedzeniem. Tym bardziej ten rozdział mnie poruszył o jedzeniu. I tam piszesz też o czymś, co w ogóle nie wpadłam na to. Aha. Że przygotowywanie jedzenia, to jak w rodzinnym domu to wyglądało, mhm. to przygotowywanie, to konsumowanie razem też wpływa w ogóle nie tylko na więzi, ale też na naszą relację z jedzeniem. Mhm. Czy były te nagrody, pocieszenia, jak będziesz grzeczny albo jak płaczesz, mhm. to dostajesz coś słodkiego, coś takiego i potem mhm. jest ta lodówka albo jest odmawianie. No, skąd się zaburzenia odżywiania biorą w różnej formule? No, tam podstawa jest w dzieciństwie, a dla mnie to, wiesz, to przygotowywanie jedzenia w ogóle, że nie pomyślałam o takich rzeczach, bo o karmieniu miłością to już teraz trochę, mhm. znaczy dawaniu miłości przed jedzeniem. Tak, dokładnie. To już wychodzi, nie? Wychodzi i teraz już jesteśmy w stanie nawet skumać, że okej, tam rodzice tak dawali miłość, ale że jakby w tym pogrzebać głębiej, to ten schemacik nas osadza tak, że to jest dopiero więzienie we własnej głowie. Tak, i że to jest o tym, że jedzenie nie ma funkcji karmienia, tylko ma wiele innych funkcji w domu. W związku z tym my potem w dorosłym życiu używamy jedzenia nie do tego, żeby się nakarmić, tylko do tego, żeby sobie załatwić wiele różnych rzeczy. Ja ostatnio obserwowałam, będąc na wyjeździe, mojego bliskiego znajomego, z jaką on pieczołowitością nakłada sobie na talerz jedzenie różnorodne, po czym siada z nami przy stole i się totalnie odcina. Przestaje być w kontakcie, zaczyna być w kontakcie z tym, co jest na talerzu, tak? I sobie pomyślałam, jak dużo bezpieczeństwa daje mu jedzenie i że tam jest jakaś historia z tym związana. Nawet nie bym był w stanie przestać z nami rozmawiać w momencie, kiedy wchodził temat jedzenia. I gdybyś z boku popatrzyła, no to człowiek bez kontaktu, nie? On był w świetnym kontakcie ze swoim talerzem i tym, co tam było, tak? Nie wiem, jaka za tym stoi historia, mogę zgadywać, ale faktycznie to przygotowywanie i potem spożywanie, ono nam bardzo dużo potem robi w dorosłym życiu, ale nie spoilerujmy. Trudność w relacji z jedzeniem jest taka, że czasami jest ono zamiast relacji. O, to zdanie, prawda? To mnie pozamiatało. Mhm. I że jedzenie przynosi ukojenie, a nie odżywienie. Tak, nie? Tak. I teraz, widzisz, to cytujesz i ja bym poszła do tego obrazu, o którym przed chwilą powiedziałam. Tak, on był zamiast relacji i absolutnie przenosił ukojenie, nie? Że to jest to, że wchodzę sobie w ten świat, dbam o to. Oczywiście możemy do tego dołożyć dziesiątki tak zwanych racjonalnych informacji, że przecież tylko dbam i tak dalej, nie robię, robię to dla was i w ogóle, ale dlaczego mi to zajmuje tyle czasu? Dlaczego mnie to tak odcina? To jest w ogóle ciekawe pytanie, które warto sobie zadać. Z kim lub z czym mam najbardziej intensywną relację w swoim życiu? Komu i czemu poświęcam najwięcej czasu, nie? I czy odpowiedzią byłoby sobie? I to wcale nie jest egoizm? Tak. Czy naprawdę jest cała historia tych wszystkich nakładek i dokładek? Jak sobie?
No jak sobie? No przecież no trzeba się poświęcać pracy i ludziom. No tak, Gosia, tylko jeśli nie mamy więzi ze sobą, to potem każda więź z drugim człowiekiem będzie więzieniem. Bo ja będę chciała potem za wszelką cenę być z tobą, bo nie umiem być sama ze sobą. A chodzi o to, że jeśli ja umiem być ze sobą, to nawet jeśli ty mnie nie chcesz w danym momencie, to mnie to nie zabija. I ja sobie wymyśliłam takie zdanie ostatnio, że żeby umieć powiedzieć, wiesz, bardzo zależy mi na relacji z tobą, ale jestem niezależna od tego, czy tobie zależy na relacji ze mną, bo ja umiem być. To bycie ze sobą jest takie ważne, wiesz, bez bodźców zewnętrznych, w ciszy, w samotności, a nie w osamotnieniu. No właśnie, żeby więź nie była więzieniem potem, że za wszelką cenę. A to zależy od tego, czy ten nasz lęk przed odrzuceniem jest no jakoś tak miarodajny, czy ten lęk przed odrzuceniem wydaje nam się, że równoznaczny jest po prostu ze śmiercią. Tak, to ważne, co mówisz, że bardzo często, no bo teraz wróćmy na chwilę do dzieciństwa, jeżeli mama będzie niezadowolona i nie da mi jeść, to umrę jako dziecko. Nie, trzylatek nie otworzy sobie lodówki, no może otworzy, no nie wiem teraz jak to wygląda, może nawet nie sięgnie, nie zrobi zakupów, nie zatroszczy się o siebie, nie kupi sobie butów, tak? I to naprawdę taki jest zapis, że brak tego kontaktu oznacza śmierć, ale potem w dorosłym życiu już nie oznacza śmierci, ale ten zapis mamy. I teraz chodzi o to, żeby umieć być w życiu swoim, tak? Celebrować swoje życie i wychodzić z tym życiem do innych. Bo inaczej nam grozi zjawisko z rozdziału niezawodność i... O tak. I tam jest piękne zdanie, że ta niezawodność rozkłada czerwony dywan przed toksycznymi relacjami. No tak. No i mam wrażenie, że mamy takie pokolenie 30, 40, 50 nawet latków, którzy właśnie byli tacy niezawodni, bo wychowali się w takich, a nie innych domach i wchodzą w toksyczne relacje. Są dla innych, a nie dla siebie i nie istnieją bez bycia dla innych. Tak, bo nie mogę zawieść, bo muszę być lojalna, nawet w obliczu wielu nielojalności, że trudno jest, no właśnie, zostawić i powiedzieć, no c'est la vie, no byliśmy tylko na chwilę, albo to jest okej, że się rozstajemy, no mieliśmy jakąś drogę do przejścia, robiliśmy kilka ciekawych projektów, ale to jest koniec, no nie wolno zawieść, no trzeba być za wszelką cenę. Jaki rozdział ciebie poruszył najbardziej? Bo mam ciekawość. No głód. No bo teraz, głód teraz, ale głód mnie zaskoczył, bo były tam rzeczy, których nie spodziewałam się, że w ogóle to może mieć jakieś znaczenie, bo już myślałam, że jestem taka mądra, wiesz, 4 lata podcast prowadzę, dużo książek przeczytałam, dużo podcastów też posłuchałam, więc ten głód mnie zaskoczył, ale zaskoczyło mnie też, bo nie pomyślałam, że w ogóle to jest ważne, albo... któremu się trzeba przyjrzeć, można się przyjrzeć, to o czym pisałaś w rozdziale ojciec, bo tak zobaczyłam o rozdział ojciec, dobra, ja już wszystko wiem. O relacji z ojcem ja już wszystko wiem, jak to wpływa i tak dalej, tu ten, że potem szukasz tych facetów, takiego ojciec, a nie chcesz, ale szukasz i tak dalej. A tu nagle czytam o dłoniach. O wow, to było takie, że ten dotyk, ta dłoń, która może pogłaskać, ale może też uderzyć, w ogóle wiesz. Rzeczy, o których nie myślisz. I w takim szerszym kontekście, że to jest dalej o tym ciele, tak. O tej mocy. Tak. W ogóle fajnie, że to zobaczyłaś, bo bardzo nie chciałam, żeby ta książka była banalna. I jakoś tak w ogóle, jak ja myślę, ja w ogóle bardzo patrzę na dłonie. Jak spotykam kogoś, to pierwsze co, to widzę dłonie, a potem widzę twarz. I że to jest tak mały kawałek ciała, można by było powiedzieć. Jednocześnie z punktu widzenia neurobiologii wiemy, że ma największą reprezentację w mózgu. Czyli jeśli zajmiemy się dłonią, w ogóle są takie piękne ćwiczenia Feldenkraisa na dłoń, że wystarczy 15 minut pracy z dłonią, żeby uspokoić system nerwowy. I że no właśnie, ja mogę przytulić, mogę otworzyć dłoń, ale mogę ją złożyć w pięść i przywalić. Mogę uderzyć, mogę pogłaskać. I że
w tak małym kawałku ciała naszego jest tak niezwykła siła do kontaktu. No i też zobacz, jak myśmy się przywitały. Podałyśmy sobie dłoń. Nie? To jest pierwszy kontakt w ogóle. Pierwszy kontakt z drugą osobą. Najczęstszy, można by było powiedzieć, nie? I teraz w jakim kontakcie ja jestem? Jak ja lubię to? Czy ja patrzę, jaka jest moja odpowiedzialność? Co ja robię w ogóle moimi dłońmi, tak? Do czego ja ich używam? Jak ja do o nie życiu. Dbam? No. Do życia. To jest, wiesz, takie ćwiczenie 5 minut przyglądania się swoim dłoniom. Ludzie mówią, pierwszy raz widzę, jaki kształt mają moje dłonie. Nie lubię swoich. No, tu oczywiście jest znowu cała masa historii związana z dłońmi. Natomiast ten rozdział również potem się rozwija. Zaskakujące, żeby było jasne, bardzo zachęcam do przeczytania go, gdyż jest jednym z moich ulubionych, bo powiem ci, samo mnie zaskoczył. Bo to, co było dla mnie ważne, ja miałam inny pomysł na napisanie tej książki. Chciałam tak jalomowo opisać swoich pacjentów, zmieniając ich tożsamość, a potem zaczęłam pisać z jedną z osób i pomyślałam sobie, to jest fascynujące, że ja nie wiem, jak ta historia się potoczy. I że pisząc każdy z tych rozdziałów, kiedy ktoś był do niego zaproszony, nie wiedziałam. I ten mnie zaskoczył najbardziej swoim zakończeniem. No, to chyba niezła zachęta, bez takie malutkie spoilowanko było, ale zachęcające, że jakie w ogóle dłonie, nie? Że, wiesz, tak sobie myślę czasem o sobie, jak sobie przypomnę, jak poszłam na terapię i mniej więcej powiedziałam terapeucie, jak ona ma mnie leczyć. No, ładne. Taka mądra. No i, ona, i z czym masz problem, prawda? Tak, wiedziałaś, wiesz, z czym masz problem i jak mu ci pomóc, fajne. Ona mnie wysłuchała, naprawdę, i potem zadała mi 3 pytania i mnie nie było, nie? Pozamiatała mnie, ale wiesz, tak sobie myślę, że dobra, idziesz na terapię, myślisz sobie, okej, idę, no bo powtarzam jakiś schemat, nie? No i myślę sobie, dobra, kupię sobie tą książkę, ona tam pisze uwięzienie we własnej głowie, no i zaczynam czytać i nagle jest, wiesz, o jakiejś relacji z jedzeniem, o relacji z ciałem, o jakieś dłonie, o dzieciństwie. No dobra, to wiem, że tam dzieciństwo odciska piętno, ale no nie takie zakamarki, nikt się nie spodziewa takich zakamarków i takiego i grzebania w historii, i grzebania, i analizowania w słowach, bo to myślę też, co wybrzmiało i w naszej rozmowie, i to już też bardzo wybrzmiewa w książce, to są te słowa, za którymi coś się kryje. Nawet ta powinność i wina, nie? Że ten język polski mamy taki, och. Język polski, trudna język. Trudna język, ale emocjonalnie trudna język to jest. No tak, tylko że zobacz, to jest bardzo ważne. Ja cały czas powtarzam, że słowo ma moc stwarzania i teraz, jeżeli będę wypowiadała określone słowa, to one będą miały konotacje emocjonalne. To jak byłam na wieczorze autorskim profesora Bralczyka, to on to pięknie powiedział, mówi, zobaczmy teraz, czy państwo się czujecie bezpiecznie? Zadał pytanie. A czy na pewno czujecie się bezpiecznie? Rozejrzyjcie się, czy ci ludzie obok na pewno są bezpieczni? I wiesz, im częściej, tak ze 4 razy zadał to pytanie, i wiesz, i nagle pojawia się lekkie napięcie, ale czy może na pewno? Że my sobie bardzo nie zdajemy sprawy z tego, że to, co do siebie mówię, powoduje, że ja naprawdę w określony sposób się czuję, nie tylko myślę o sobie, bo to już to jest jakby pierwsza warstwa, ale że ja zaczynam się tak czuć. Jeśli ja mówię do siebie, że jestem beznadziejna, i ty powiedziałaś też te zdania, nie? I pewnie wszyscy mnie opuszczą i wszyscy inni są lepsi, no to jak ja mam się czuć? To gdzie mam znaleźć radość, inspirację i zadowolenie z życia? A jeżeli ja potrafię mówić do siebie słowa, które no, ubierają mnie w prawdziwą tożsamość, czyli że mam tak i tak, to ja mogę też zdecydować, jak ja się czuję. To jest w ogóle właśnie, to jest dlaczego mogę mieć lepsze życie. Bo mogę mieć więcej łatwości, bo mogę mieć więcej zadowolenia. Mnie czasami ludzie pytają, czy ja jestem tak zadowolona z życia tylko na użytek, wiesz, YouTube'a albo warsztatów. No nie, no naprawdę jestem zadowolona z życia. Miałam też trudne dni, ale to są kawałki, bo bardzo decyduję o tym, jak mówię, tak? Co wybieram? Wiesz, jakie... Ja sobie dałam samozwańcze imię, na drugie mam nadzieję, choć ostatnio
myślę, że może autentyczność, tak to już trochę nie wiem, ale że ja mogę też wybierać sobie jakieś imię na dany moment mojego życia, nie? Jaka jest teraz moja tożsamość, w której ja chcę się wyrazić? Ale wracamy cały czas do tematu wybierania w wolności, a nie w tkwieniu w nieświadomości, tak? Czyli to co jest istotą psychoterapii, uczynić świadomym to, co do tej pory było nieświadome i korzystać z tej świadomości. Nie mamy wpływu na to, co nam zrobiono, ale mamy wpływ na to, co my z tym zrobimy. I to jest ta odpowiedzialność w tym dorosłym życiu, które na nas spoczywa. I to my jesteśmy w dorosłym życiu odpowiedzialni za to, jak się czujemy i co zrobimy z tym, co kiedyś było, co zrobimy z tymi... No z tymi zaklęciami rzuconymi na nas w dzieciństwie, właśnie tak chciałam domknąć to rodzicami i zaklęciami, o których pisaliście razem z Jackiem Wasilewskim w książce Uwięzieni w słowach rodziców, genialnej książce. Te hasła cały czas są ze mną. Te hasła są ze mną, ja je też widzę przez te hasła, które omówiliście, zjawiska społeczne, zjawiska płciowe, kulturowe i tak dalej. I te zaklęcia, one cały czas są i pokutują, a potem już są tak częścią tej naszej tożsamości, w którą nas wsadzono i ulepiono, że tak o sobie potem myślimy w tym dorosłym życiu. Tak, na przykład muszę poradzić sobie sama, natomiast ważna rzecz, o której mówisz. Jeżeli jesteśmy w strefie wyboru, to już nie możemy zwalać winy na rodziców. Ja chcę to bardzo mocno podkreślić, że przeszłość nas ukształtowała. Nasi rodzice zachowywali się w określony sposób, ale nie czyńmy rodziców winnymi tego, jak się czujemy teraz. To, jak ja się czuję teraz, jest pochodną moich decyzji teraz, tak? Ja mam dzisiaj dzień, który ma ileś tam godzin, ileś minut, ileś sekund i ja mogę wybierać, co zrobię, co powiem, z kim się spotkam i jak się zachowam, jeśli mam świadomość tego, czego chcę. Natomiast jeśli nie mam świadomości, no to będę w schematach. No muszę być dzielna, muszę być samodzielna. No wiesz, mogłam do ciebie nie zadzwonić i nie zapytać, gdzie mam zaparkować. Przecież umiem sobie poradzić sama, ale po co? Jeżeli mogę uczynić życie łatwiejszym, to biorę telefon, mówię, Gosia, jak tu zaparkować i gdzie, tak? Mogłaś mi kazać przyjść samej, ale postanowiłaś, że wyjdziesz po mnie. I to jest ta historia, w której my cały czas możemy prosić o moc czyjąś, nie? Wychodzić do więzi i odkrywać, że ludzie są gotowi być blisko, że może być łatwiej, że może być przyjemniej, ale uwaga, to nie oznacza, że nie będzie cierpienia. Chodzi o to, że będzie tak i tak, że jest jakiś balans, że to życie jest w jakimś przepływie, a nie, wiesz, w tej rynience schematu. Więc to, co bym chciała jakoś tak powiedzieć ważnego dla nas wszystkich, że nadzieja to jest taki stan, w którym mamy wątpliwość co do tego, czy coś, czego potrzebujemy i chcemy, może się wydarzyć. Więc ja chcę powiedzieć, że w każdej psychoterapii wydarzy się coś dobrego dla nas i możemy z niej skorzystać tyle, ile tam sięgniemy. Tak? Terapeuta nie załatwi za nas różnych rzeczy, ale że zawsze może być coś lepiej, bardziej, łatwiej, nie wiem, może nawet przyjemniej potem. Zawsze na koniec odcinka pytam mojego rozmówcę, czego życzyć, a czego ja mam ci życzyć, jak ty jesteś taka zadowolona? No możesz mi życzyć i ja to puszczam w świat, bo ja bardzo jednak wracam do myśli, że chciałabym kupić ładny dom we Włoszech, więc jeśli ktoś z Państwa ma namiary na ładny, nieduży dom, nie musi być w Toskanii, może to być Umbria, to ja bardzo zachęcam, bo chciałabym, żeby to było łatwe, żebym go mogła po prostu łatwo kupić i go tam mieć. Więc jeśli mogę mieć takie życzenie, to puszczam je w świat. Zapraszam do kontaktu. Kontakt jest na mojej stronie internetowej. Zobaczymy, co się wydarzy. No to tego ci życzę, żeby udało się bez większego stresu, bez problemów i bez, wiesz, jakiegoś napięcia i nieprzespanych nocy to marzenie zrealizować. Dziękuję ci bardzo. Dzięki.